No dobrze, no dobrze. No Adaś mi zadał bardzo, bardzo trudne, spektakularne wręcz zadanie, z którym zmierzymy się dzisiaj razem z wami, bo mam nadzieję, że to was w jakikolwiek w ogóle sposób zainteresuje. Dzisiejszy odcinek na moim kanale, na którym witam was gorąco i serdecznie. Zobaczcie, zmieniłem kolejność. Najpierw powiedziałem, co będzie, a dopiero potem was przywitałem. Taka wolta, fajna, nie? Dziś chcę powiedzieć wam o filmach, które miały na mnie wpływ i znacząco wpłynęły na moją decyzję o tym, że będę aktorem. Chociaż dostęp do filmów i do kina miałem bardzo ograniczony, bo w Niewiadowie było tylko jedno kino, kino Wrzos. I tam oglądałem największe filmy tamtych czasów. Między innymi widziałem po raz pierwszy Stracha na wróble z Jeanem Hackmanem i z Alem Pacino. Kto tu włazi? I tam oglądałem, bo kiedyś było tak, że te wszystkie filmy, które Polska kupowała, podpisywała tam układ, że bierze tam w którejś kolejności, te filmy już nie były drogie i nie były na czasie, na świecie, a u nas dopiero tak. Dlatego, że jak film startował w Stanach, na przykład w roku 1960, to u nas mogłeś go zobaczyć w 1970. To tak dopiero nas było wtedy stać, żeby ten film dotarł do Polski. To była masakra. Ale w każdym razie w kinie można było zobaczyć to, czego nie można było zobaczyć w telewizji. W telewizji jeszcze później. Telewizja kupowała prawa do filmów. I były takie filmy w mojej młodości, które zdecydowanie na mnie wpłynęły. To znaczy, Adaś mówi, żeby 10 filmów takich powiedzieć, które miały na mnie decydujący wpływ. A widzisz, znowu sobie przypomniał jeszcze jeden. Ale powiem wam takie, które ja kocham z tamtych lat. Powiem tak szybko. Ja podzieliłem je na dwie grupy. A czy, no nie, zacznijmy odcinek. Najpierw woda. Potem espresso musi być. Tradycja. Tradycja. Je budu. Podzieliłem na filmy polskie i filmy zagraniczne. Zawsze wiadomo, że te zagraniczne to raczej oprócz Monty Pythona, który jest angielski, no to, to amerykańskie, nie? Nie, francuskie jeszcze były na moich czasów i włoskie. Dobra, z polskich filmów wiadomo. Czterej pancerni, Stawka większa niż życie, to są oczywiście seriale, ale one miały na mnie wpływ, tak jak miały wpływ na całe pokolenie. Myśmy każdy odcinek znali na pamięć, wszystkich bohaterów na pamięć. To były seriale, gdzie zaistnieli wszyscy aktorzy ówcześni polscy. Tak jak w 13 posterunku, jak ostatnio analizowaliśmy, słuchajcie, wszyscy zagrali, nawet Beata Tyszkiewicz i Daniel Olbryski, więc w 13 posterunku też grał Hans Kloss i Brunner. No, tym się szczycę. Moim ulubionym serialem był Pan Wołodyjowski. Jego często powtarzano w telewizji. W ogóle z Wołodyjowskim. Wołodyjowski to był i film, i serial. I w tamtych czasach kto inny reżyserował film, a kto inny serial. Mimo, że grali ci sami aktorzy oprócz jednego. Bo w filmie Ketlinga zagrał Jan Nowicki, a w serialu zagrał Andrzej Łapicki. To było w ogóle... Dwa razy tę samą scenę robili dla dwóch aktorów. No dobra, no ale okej. Okay, no, było dwóch reżyserów, było wszystko to samo. Ja nie rozumiem, ale no jakaś tam była. Trzeba by się zastanowić. I nie pamiętam, dlaczego tak się stało. W każdym razie Pan Wołodyjowski, jak słyszałem w telewizji, że leci w stepie szerokim, którego okiem nawet sokoli mnie zmierzysz. No i w Panu Wołodyjowskim Azję syna Tuchajbeja grał Daniel Olbryski. Rozrywał koszulę. Od jej ryby siną barwą kutę. Jam jest Azja, syn Tuchajbeja. A Jezus. Dreszcze mam do dzisiaj, Adaś. Ty tego nie zrozumiesz. No i potem Potop. Potop to jest film. Moja rodzina wie. Za każdym razem, jak jest w telewizji Potop, jak ja lecę po kanałach, nie daj Boże, jest gdzieś Potop, to oni już mogą iść na spacer. Bo ja będę siedział
i się tym filmem rozkoszował. To jest absolutnie arcydzieło. Ten film powinien mieć Oscara, Złoty Glob. Ja czegoś podobnego nie widziałem w życiu, powiem, a widziałem hollywoodzkie superprodukcje. To jest najlepszy film, jaki widziałem w historii chyba. Nasz polski. To jest Potop. Oczywiście wszyscy mówią Wajda, Ziemia Obiecana. To jest arcydzieło, na pewno. Ale dla mnie Potop. Potop ma to, że to jest Sienkiewicz. Na podstawie Sienkiewicza to jest przygoda. To jest action movie, mimo wszystko, z tamtych lat, w kostiumach. Jak oni to zrobili, że te kostiumy nie wyglądały jak z Cepeli, to nie wiem. Tylko jakby oni w tych kostiumach żyli. Ja nie wiem, jak to było filmowane. Potem oglądałem już Ogniem i Mieczem i już widziałem, że te kostiumy to są takie, wiesz, no, zrobione do filmu, a nie, że to jest ich skóra druga. A w Potopie tego nie było widać. Oni po prostu tak byli ubrani, nie, ci ludzie. Fenomenalny film. To on, ten film zrobił na mnie wielkie wrażenie. Wtedy pamiętam, że pokochałem Olbryskiego, pokochałem kino. Jeszcze był taki film, który na mnie zrobił wrażenie, polski, wielkie wrażenie. Musicie zobaczyć ten film. To w ogóle filmy Wojciecha Jerzego Hasa. Musicie zobaczyć jakikolwiek, ale Sanatorium pod Klepsydrą. To jest po prostu, kurczę, arcydzieło. Ze Zbigniewem Cybulskim, między innymi. To jest... Tego filmu nigdy nie widziałem w całości od początku do końca. Zawsze oglądałem fragmentami, bo mi rodzice zabraniali, bo tam było dużo takich odważnych scen. Ale to był tak piękny film. Nie wiem, czy wiecie, czy wam mówiłem, ale Wojciech Jerzy Has pracował tylko kilka, chyba godzinę czy dwie dziennie. Znaczy pracował, kręcił w Magic Hour, wtedy, kiedy jest takie słońce, wiecie, jak już zachodzi. Wtedy masz godzinę dla siebie, żeby wykorzystać ten taki dziwny, i to dziwne, no bo czarne-białe filmy robił. A czekał na Magic Hour. I to było niesamowite, bo on zawsze w tym czasie kręcił. Cały dzień były próby, a potem jechała kamera i wszystko opowiadała. I jak bohater idzie, nie wiem, przez miasto, to tu masz, tutaj handlują, tu coś robią, tu przyjedzie bryczka, tu ten, a bohater sobie idzie z bliżej kamery, dalej kamery i ten, i coś się dzieje, spotyka ludzi, rozmawiają. I to jest jeden ruch kamery. To tak nikt na świecie nie robił. Tylko Wojciech Jerzy Has. I on tylko umiał tak komponować kadr i taką muzykę tymi długimi ujęciami powodował, że świat oszalał na punkcie jego filmów. W ogóle Szkoła Polska, słuchajcie, no to na świecie, to na sporękach całowali. Szkoła filmowa wtedy była pełna zagranicznych studentów, którzy potem poszli w świat. I tę naszą tajemnicę robienia genialnych filmów sprzedali dalej. No i nas prześcignęli w tym wszystkim. No ale co zrobisz? Był taki film Konopielka. Ja czytałem książkę, bo nam kazali, ale dopiero film otworzył mi oczy na ten, na to coś takiego nieuchwytnego. Leszczyński to reżyserował. I to był genialny film. Maj Chrzak grał tego chłopa, a Jasia Sienkiewicz grała tę młodą nauczycielkę. Pamiętam, że byłem wtedy w ogóle w okresie dojrzewania, więc takie coś, co wisi w filmie między bohaterami, co jest podszyte erotyzmem, miłością. I kurczę, ja nagle jako młody chłopak zacząłem to czuć, oglądając film, że to iskrzy. I zrozumiałem wtedy, że relacje między ludźmi polegają na wymianie energii. A potem znowu zrozumiałem, że sztuka polega na tym, że na wymianie energii między widzem a artystą. I wtedy czułem się bardzo widzem, który pokochał tamten świat. I wtedy zrozumiałem właśnie między innymi po Konopielce, że ja chcę być tam, z tamtej strony i tworzyć taki inny świat, go kreować, budować i udawać kogoś innego. Jezus, jak mnie to zaczęło ekscytować, żeby udawać kogoś innego, albo jakiegoś chłopa, albo jakiegoś arystokratę. Inaczej mówi. Kurczę, bo wydawało mi się, że ten mój świat, w którym ja jestem dookoła, moich koleżanek, kolegów, rodziców i ich przyjaciół, jest taki nieczuły na to, co ja czułem. Oczywiście myliłem się, dlatego że wszyscy jesteśmy czuli na to samo. Mniej lub bardziej, ale jesteśmy wszyscy czuli. Ale wtedy zrozumiałem, że to istnieje. Namacalnie na sobie to odczułem, że to jest jednak magia.
Ale jeszcze były takie telewizyjne filmy. Oczywiście one były w kinach, ale ja dopiero w telewizji zobaczyłem dwa filmy, które uwielbiałem. Jeden to był Nie lubię poniedziałku. Komedia fantastyczna. I teraz jak ona leci, to ja sobie ją oglądam, bo widzę z lat 70. Warszawę, a znam ją współczesną. Jak patrzę na te Jelcze, te czerwone autobusy, które jadą na domy centrum. Jezu, tyle galerii powstało, a to kiedyś było po prostu centrum wszechświata dla warszawiaków, domy centrum. I był taki film Gangsterzy i filantropi. To był taki rodzaj kryminału, takiego jak przez przypadek ktoś zostaje bohaterem, albo był taki facet, którego z pracy wyrzucili. On był chemikiem, pracował i miał taki przyrząd. Miał długopisy i on w tym fartuchu miał różne rzeczy. I miał takie do badania ilości alkoholu, że wkładasz i patrzysz, ile to jest alkoholu. I on to, jak go wyrzucali z pracy, to on to wziął, to chyba Michnikowski to grał. Włożył sobie tutaj do garnituru zamiast długopisu i wszedł do restauracji, zamówił sobie setkę wódki, żeby się upić, bo go z pracy wyrzucili. I zamiast łyżeczki to wziął, pomieszał sobie tym czymś do mierzenia alkoholu i okazało się, że tam w restauracji mówią, patrz, to jest na pewno inspektor. Od razu mu dali obiad, od razu mu dali łapówkę i on się zorientował, że może w ten sposób nachodzić restaurację i w ten sposób zarabiać bardzo dobre pieniądze na życie. No i to się potem oczywiście sprawa sypie, ale to się chyba z trzech takich etiud ten film to na mnie zrobi wrażenie, a patrz, już nie pamiętam. Jedna z etiud polegała na tym, że Holubek, pan Gustaw Holubek był szefem takiej bardzo inteligentnej grupy przestępczej, gdzie szykują napad na bank. I to była taka satyra na komunizm, na socjalizm nasz, gdzie on ze stoperem wszystko, takie mieli makietę, on mówi tak, tu podjeżdżam, tu napadamy, zabieramy pieniądze, tu ściągamy maski, zakładamy rękawiczki. On to wszystko miał co do sekundy, 15:43, 35 sekund, nie? I zrobił idealny napad na bank. I rzeczywiście, i to realizują, podjeżdżają, zostawiają samochód, fach, wskakują, robią to, ściągają maski, wchodzą. On wchodzi do tego, jego kierowca odpala ten Warszawę taką dużą i on mówi, mamy 2 minuty do przyjazdu milicji, nie? Minuta 59 i on rusza, półtorej minuty, już tylko minuta, no co to, samochód nie jedzie. I kamera się oddala, a ktoś podpierdala w tym samochodzie, tylko na takich cegłach stoi. To była taka parodia tej naszej komuny, że jak zostawisz samochód na chwilę, to ci ukradną radio, opony, kurde, wszystko, co jest związane z tym samochodem z zewnątrz, to ci zabiorą, a nie daj Boże, jakbyś zostawił 5 zł na tym, na fotelu, to ci wybiją szybę i wezmą te 5 zł. To Gangsterzy i filantropi, pamiętam. No wiadomo, dwa główne filmy, które miały na mnie wpływ, to był Rejs i Miś. Ale one są tak bardzo kultowe, że ja tylko je wymienię, bo one nie mogą nie mieć wpływu na człowieka, który żył w tych czasach, mojego rówieśnika lub trochę młodszego człowieka. Myśmy na pamięć znali każdy tekst z tych filmów, tak jak teraz spotykam ludzi, którzy znają na przykład każdy tekst z filmu Chłopaki nie płaczą albo z Psów, to wtedy myśmy znali Rejs i Misia. Na pamięć całą ścieżkę dźwiękową. Ponieważ tak jak wam powiedziałem, moje dojrzewanie, dorastanie i stawanie się mężczyzną przypadło na czasy zajebistych filmów, ale jednak bardzo cenzurowanych, no to jednak interesowały mnie te filmy takie, myśmy to nazywali z momentami. I Walerian Borowczyk był taki słynny reżyser, który wyemigrował potem do Stanów. Walerian Borowczyk zrobił film genialny. Według Żeromskiego. Dzieje grzechu. I tam na tamte czasy były bardzo mocne sceny erotyczne. Ja ten film zobaczyłem długo, oczywiście po jego premierze, chyba już nawet w szkole filmowej byłem. Bo jest w szkole filmowej tak, jak już jesteś w filmówce, masz legitymację szkolną, idziesz sobie do magazynu, tam jest pan, czy tam pani w tej chwili, wynajmujesz sobie film, tak jak w bibliotece, bierzesz puszki pod rękę, idziesz i masz 3 czy 4 kina są w szkole
i ci puszczają film. Możesz być sam na sali, może ktoś sobie przyjść. To są nieduże salki, po 20-30 osób tam się mieści. Zawsze się tam z zajęć uciekało, się szło do któregoś z tych kin, bo zawsze coś fajnego leciało. No i kiedyś szkoła filmowa miała tę przewagę nad innymi szkołami artystycznymi, że myśmy te wszystkie filmy słynne mieli w swojej bibliotece. To było fantastyczne. Ja widziałem takie kamienie milowe, no bo reżyserzy oglądali te filmy, potem je analizowali, pisali wypracowania, rozkładali na czynniki pierwsze, nawet rozciągali taśmę, tak jak Julek Machulski, sprawdzali sceny, dlaczego to tak wszystko ładnie, jak to się kleiło, jak, po to było. No, chcesz być filmowcem, to musisz ten film, że tak powiem, skonsumować od początku do końca. Więc Dzieje grzechu Borowczyka, tam Zelnik grał główną rolę, bo pięknym mężczyzną. Zelnik. I taka dziewczyna, jak ona się nazywała. Jezu, mi się podobała. Dobra, i tak przechodzimy płynnie do filmów zagranicznych, które na mnie miały wpływ. No to największy na studiach. Pierwszy raz widziałem i to na wideo. Widziałem Emmanuel. Erotyk. W czasach, gdzie nie było filmów pornograficznych i tak dalej. Znaczy nie było dostępnych w ogóle. No jak, gdzie, jak, którędy, komu. Ja zobaczyłem Emmanuel. Ja nie spałem do rana. Zakochałem się w Sylwii Crystal. Crystal. W tej aktorce. W ogóle nie, dla mnie to było niepojęte. W ogóle ta historia, że jakby ten mąż mówi o tym, że mają związek otwarty, żeby ona korzystała z życia. Jakoś to tak było. Ja nie pamiętam nawet historii tego. Wiem, że to było tak absolutnie... zagotowało mi krew ten film, że ja zwariowałem. Ja nie wiedziałem, że takie filmy w ogóle powstają i że można mieć odwagę zrobić coś takiego, że widać dziewczynie piersi, podbrzusze. Ja byłem zauroczony tym filmem. Tym jeszcze ten język francuski, który tam był, ta muzyka, ta piosenka. Emmanuel, to po prostu było wszystko tak strasznie erotyczne. Mi się zagotowała krew po tym filmie, pamiętam. I po tym filmie to już nie byłem ten sam, powiem wam szczerze. I to był film bardzo w ogóle ważny, nie tylko dla mnie. Jak ja rozmawiam z kolegami, ty stary Emmanuel, to ona mi wstrząsnęła. Ja mówię, no też. Oczywiście nie będę tutaj wam gadał takich truizmów, że ja miałem to szczęście, że jeszcze był taki program, który się nazywał W Starym Kinie. Prowadził go pan Janicki. Ja go poznałem osobiście, bo on reżyserował kiedyś film, w którym grałem jako student szkoły filmowej jeszcze. I powiem wam, ten film, ten program W Starym Kinie polegał na tym, że on pokazywał filmy z kina niemego jeszcze i opowiadał o tym okresie kina niemego. Więc dzięki panu Janickiemu poznałem całego Chaplina. Filmy, no potem już był dźwiękowy oczywiście, też czarno-białe filmy z Marilyn Monroe, pół żartem, pół serio. To był film, który na mnie zrobił wrażenie, bo to było arcydzieło, a to była komedia. Lekki film, ale cały świat wiedział, że to jest arcydzieło. Nie tylko dzięki Marilyn Monroe, ale całej sytuacji, aktorom tam zgromadzonym i ich scenariuszowi. To no, po prostu to wybitny film. Czyli Chaplin, pół żartem, pół serio. No i potem przyszła era francuska w moim życiu. Dzięki telewizji, bo już wtedy mieliśmy telewizor z rodzicami, bo tam widziałem filmy z Brigitte Bardot. No oczywiście nie muszę wam powiedzieć, że się zakochałem, no bo dlaczego nie? Wszyscy się zakochiwali. Brigitte Bardot, Alain Delon, bardzo ważne były filmy z Alain Delon, taki czarny, przystojny facet, wiecznie młody Alain Delon. No i oczywiście komedie z Louis de Funesem. Louis de Funès, ja pamiętam, że jak oglądałem filmy z Louis de Funès, wszyscy uwielbiali te komedie, ja zresztą też, i wszyscy się zachwycali, ja sobie wtedy pomyślałem, że ja też bym tak umiał. Mnie to on tak bardzo nie śmieszył, ile to w ogóle cała historia, którą opowiadał film komediowy. Czasami w ogóle, że tak powiem, z dupy wzięta, ale bo to były takie miałkie historyjki, z gagów raczej złożone, ale to
jego zachowanie, miny. Ja ta pamiętam, patrzyłem na Louis Define i mówię, kurde, z czego oni się śmieją? No, jakiś starszy pan się męczy i robi miny, nie? Ale on to robił z takim wdziękiem, z takim urokiem. Ja sobie przypomniałem o tych filmach, jak zacząłem robić 13 posterunek. Ja mówię, kurczę, taka szarża może jest potrzebna. Ja myślę, że Jim Carrey bardzo dużo wziął z Louis Define i to dopracował i jeszcze rozszerzył. Poszedł po prostu po bandzie. Ja nie miałem takiej odwagi. Tu dochodzimy do momentu, kiedy zaczynam rozumieć kino. I tu są 4 filmy, które mną wstrząsnęły. Lot nad kukułczym gniazdem z Jackiem Nicholsonem. Wybitny film. Wielki, fantastyczny. Odkrywczy dla mnie zupełnie. Podróż w nieznane. Ojciec chrzestny. To w ogóle już zwariowałem na punkcie tego filmu. Łowca jeleni, którego zobaczyłem na wideo, bo był filmem zakazanym, dlatego wszyscyśmy oglądali, ale to był film nieprawdopodobny. Teraz w telewizji leciał na jakimś kanale. Obejrzałem od początku do końca. Najważniejszy film dla mnie. No byłem w wieku dojrzewania. Ja ten film zobaczyłem, kiedy zdałem z 3-4 klasy. Leżałem na desce do prasowania. Takie były grube dechy. Po prostu decha. I musiałeś tak część położyć na stole, drugą część, nie wiem, na oparciu krzesła i wtedy miałeś deskę do prasowania. Nie miała nóżek, że rozkładasz nóżki, że ten. Ta deska u mnie w domu ćwiczyła, bo ja opierałem o segment i na ścianę i to była ławeczka skośna, żebym tam sobie 4-kilogramowymi hantelkami poćwiczył. I ja nie rosłem. Byłem najmniejszy w klasie i dopiero zacząłem rosnąć w wakacje z 3-4 klasy do tego stopnia szybko, że mi pierdyknął kręgosłup i lekarz mi zalecił leżenie na desce do prasowania. Matka kładła deskę na wersalce i ja się kładłem na tej desce, miałem sobie tylko poduszeczkę pod głowę i ponieważ musiałem leżeć, to oglądałem telewizor. Chciałem pokazać, oglądałem, że przełączałem kanały. Nie, tam były dwa. Więc i nagle rozpoczyna się film Absolwent. Myślałem, że to będzie jakiś film o studiach z Dustinem Hoffmanem. I nagle zobaczyłem film o chłopaku, który się wpierniczył w układ z matką dziewczyny, w której się zakochał. O, Mrs. Robinson. Da, 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 da. I słynna muzyka Simona i Garfunkela w tym filmie. I ja zobaczyłem ten film i wiedziałem już, że będę trawę gryzł i kamienie jadł, żeby zostać aktorem. Że ja chcę taki świat tworzyć, który tak potrafi zadziałać na człowieka. Jak ja zobaczyłem ten film, ja płakałem jak bupr na zakończenie, jak on w tym kościele krzyczy. A ten kościół, ten potem blokuje krzyżem drzwi do kościoła, jak ją porywa z tego wesela. I to zakończenie, jak oni jadą autobusem, już ją porwał, ten świat zostawił za sobą. I jadą. I zobaczcie, i taką długą pauzę robi reżyser, że oni po prostu jadą w autobusie. Ona w tej welonie, w tej sukni i on obok niej w tej kurtce. No i zrobił to. No ale co dalej? Musimy z tym żyć. Ja zacząłem dzięki absolwentowi rozumieć kino. Że ono nie kończy się z napisami końcowymi. Tylko dopiero zostaje w nas refleksja, że ja się zapałem na tym, że ja tyle dni po obejrzeniu tego filmu ciągle myślę o tych bohaterach. A dlaczego on tak zrobił? A przecież nie musiał. Co by się wtedy stało? No i jak oni sobie dalej poradzą? Wiecie, że film sprawia, że nie pozostajesz obojętny. Że on cię ubogaca, że on cię konstytuuje, że trzeba oglądać dobre filmy. Żyjemy w czasach, gdzie tych filmów jest coraz więcej. Miałkość tych filmów jest zatrważająca. To samo dzieje się z muzyką. Jak odróżnić dobre kino od złego kina? Bo warto by było odróżnić je przed seansem,
żeby ktoś nam powiedział, daj sobie spokój, komu ufamy, a ktoś inny powiedział, zobacz to koniecznie. Jeszcze oczywiście wypisałem sobie takie filmy jak Czas Apokalipsy, Rambo. Rambo na mnie też zrobił wrażenie. Sam bohater w lesie, osaczony przez wszystkich, którzy chcą go zabić, on sobie daje radę. Prawdziwy harcerz, jakim chciałem być. O Jezu, ale mi się zrobiło ciepło na sercu, Adaś. No, a sobie dzisiaj zobaczę, Emanuel, gdzie to grają? To muszę sobie przypomnieć te filmy, ale sprowokowałeś mnie, żebym sobie wrócił do tych filmów jeszcze raz. Bo wiecie, co jest fajnego w tych takich filmach, które na tobie zrobiły wrażenie kiedyś? Że jak je oglądasz po latach, to sobie albo mówisz, się zastarzał, albo mówisz, kurde, miałem rację, dobre kino się nie starzeje. I chyba dobre kino się nie starzeje, bo jak oglądam czasami, wpadam na Ojca Chrzestnego, to nie zawsze tak samo dobry, co? Lata lecą, a film jest zajebisty. Czego wam życzę, żebym ja się nie znudził wam w moim kanale. Wszystkiego dobrego, widzimy się za tydzień, pa.